Dzisiejsza Ewangelia jest troszkę przewrotna, troszkę niezrozumiała, ponieważ Jezus dziś mówi, aby nie stawiać oporu złemu. Mówi, że słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb. A Jezus mówi, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Jest to bardzo trudne dla nas do zrozumienia, dla nas chrześcijan. Z jednej strony miłość nieprzyjaciół, szacunek do każdego człowieka. Szacunek do każdego człowieka niezależnie od jego przekonań religijnych czy też innych uwarunkowań. Każdemu człowiekowi jako dziecku Bożemu należy się szacunek. Czy wyznaje tą samą wiarę, czy te same przekonania. To wszystko jest niezależne. Wszyscy jesteśmy ludźmi i przede wszystkim powinniśmy się szanować. Ale te dzisiejsze słowa bardzo są trudne do zrozumienia. Jak to? Ja mam nadstawić policzek drugi, jeśli ktoś mnie uderzy? Kiedyś bardzo mocno nie rozumiałem tych słów. Myślę, że dziś też mam problemy ze zrozumieniem tego słowa, ponieważ moje serce jest jeszcze bardzo obarczone takim po prostu typowo ludzkim myśleniem. Ja jednak bym skupił się dziś na słowie nie stawiajcie oporu złemu. To też ma w sobie pewną przewrotność, ponieważ przecież my mamy stawiać opór złemu. Jak zatem to rozumieć? Zrozumiałem to podczas modlitwy, podczas rozmyślania w seminarium, że kiedy wchodzimy w dialog ze złym duchem, zawsze przegramy. On jest bardzo przebiegły, inteligentny. I dajmy na to, kiedy przychodzi pokusa, jakaś zła pokusa, i kiedy zaczynamy rozmyślać nad tym, coraz bardziej w to wchodzimy. Czasami nawet nie do końca świadomie, ale po prostu w to wchodzimy, bo zły duch jest bardzo inteligentny i bardzo przebiegły. On zna nasze słabości i wie, w jaki sposób to wykorzystać, aby nas całkowicie zniszczyć. Dlatego, kiedy przychodzi pokusa, po prostu nie wchodzimy w dialog z tym, nie dyskutujemy, po prostu trzeba to oddać Panu Bogu. Ponieważ kiedy wejdziemy w dialog, wewnętrzny ze złym duchem, zawsze on nas będzie próbował i przechwyci. Czyli to nie stawiajcie oporu złemu, można by powiedzieć, nie wchodź w dyskusję, nie wchodź w wojnę, walkę ze szatanem, bo przegrasz. Sam z siebie, sam po ludzku. Ale kiedy będziesz stawiał opór złemu razem z Chrystusem, przyzywając opieki i wstawiennictwa Michała Archanioła, który będzie walczył za ciebie, wtedy wygrasz. Nigdy samemu nie wychodźmy na walkę ze złym duchem. Bo to jest tak, jakbyśmy wychodzili sami z mieczem przeciwko tysiącu wojsku, który jest uzbrojone, opancerzone. Zły duch jest przebiegły. Jego sposób działania i perfidnego i bezwzględnego działania z naszą wrażliwością, z naszą miłością i dobrocią po prostu wygra. Dlatego pamiętaj, jeśli już walczysz ze złem, miej świadomość, że walczysz z Chrystusem, że to On pokonał śmierć i zło, że to On posyła świętego Michała Archanioła, który nieustannie troszczy się o ciebie i walczy o ciebie. A wtedy wygrasz życie, wygrasz tą walkę,
która w zasadzie nieustannie się toczy. To jest walka o Ciebie.